Cześć, witam Was, Arek z Fabryki Rowerów, witam na naszym kanale na YouTubie. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować nowy but MTB, nowość na rok 2025. Jest to model Trek Cambion. But produkowany w dwóch wersjach kolorystycznych. Mamy naprawdę świetnie wyglądającą, taką brązową, połyskującą wersję z czerwonymi dodatkami w postaci podeszwy i żyłki BOA, ale mamy również wersję taką bardziej klasyczną, wersję czarną z brązową gumą na podeszwie. Tak jak powiedziałem, jest to nowość na ten rok. Zastosowano tutaj bardzo fajne technologie. Przede wszystkim jest to but, który posiada podeszwę z włókna węglowego, z wkładką z włókna szklanego również. Jest to podeszwa o indeksie 10x14, czyli ta jedna z najtwardszych podeszw, które są stosowane w treku. Ciekawostką jest to, że jak pewnie tutaj zauważyliście, mamy klasyczne dwa kołki na przodzie buta do wkręcenia oczywiście tych kołeczków takich, które pomagają nam podczas jazdy na MTB, gdy zdarzy się sytuacja, że część trasy trzeba pokonać, mówiąc kolokwialnie, z buta. Tutaj mamy również miejsce na wkręcenie takiego kołka przypięcie. Jest to rzecz, która nie zawsze była stosowana w butach. To jest właśnie ta nowość, którą zastosowano w bucie Cambion. Coś na temat cholewy. Tak jak powiedziałem, dwa kolory i bardzo ciekawa sprawa, MetNet. Jest to specjalnie zaprojektowana perforacja w cholewie buta, która powoduje, że w tych miejscach takich najbardziej newralgicznych, które czasami powodują dyskomfort u rowerzysty, powodują ucisk, te tutaj specjalnie wycięte otwory o specjalnym kształcie powodują, że kształt tej cholewy dopasowuje się nam do stopy. W zdecydowany sposób ogranicza to dyskomfort podczas jazdy na rowerze, redukuje ten ucisk na te, tak jak powiedziałem, newralgiczne punkty stopy. Dzięki temu możemy jechać długo bez uczucia zmęczenia stopy. But wyposażony w szereg różnego rodzaju systemów chroniących ten but i naszą stopę. Bardzo mocno wzmocniona pięta, zabezpieczająca zarówno piętę naszą przed uderzeniami, jak również stabilizująca tą piętę w bucie. Również mocno gumą obłożony czubek buta, który również w sytuacji jazdy na MTB powoduje, że mamy ochronę przed uderzeniami, przed jakimiś kamieniami, uderzeniem w korzeń. Jeżeli chodzi o środek buta, jest tutaj zastosowana bardzo fajna rzecz, którą mamy w butach Treka. Być może nie będzie tutaj tego widać na filmie, natomiast musicie mi wierzyć na słowo. Tutaj z tyłu w środku jest specjalnie wszyty taki kawałek materiału, który działa troszeczkę na zasadzie haczyków. Noga nam bardzo łagodnie wchodzi do środka buta, natomiast w drugą stronę, jeżeli byście sobie nawet przejechali palcami, jest taki opór w postaci takich drobniutkich haczyków, które są na tym materiale. Powoduje to, że pięta nie tak łatwo zaczyna nam w bucie pracować, co oczywiście jest niepożądaną sytuacją. Za kwestie doregulowania tego buta na naszej stopie odpowiadają pokrętła BOA. Są to specjalnie oczywiście zaprojektowane żyłki, dzięki którym naprawdę co do milimetra możemy sobie ustawić napięcie tych żyłek na naszej stopie, tak żeby było to komfortowe. Jak słyszycie, ten dźwięk taki strzelający, to są naprawdę bardzo drobne skoki tego pokrętła, który powoduje, że ta żyłka naprawdę może zostać wyregulowana co do milimetra. Nie należy się bać tego systemu. To jest system, który ma dożywotnią gwarancję, także jeżeli zdarzyłoby się coś nieprzyjemnego dla nas w sensie zniszczenia tego elementu, pęknięcia tej żyłki, mamy ten element wymieniany na gwarancji dożywotnio. But kosztuje w detalu 1199 zł, także naprawdę jak za but już klasowy, powiedziałbym wręcz zawodniczy, jest to cena w mojej ocenie bardzo przystępna. Zachęcamy do kupna i podkreślam jeszcze jedną rzecz. Pamiętajcie, że ten but w zasadzie możecie w fabryce rowerów przetestować. Wszystkie komponenty Treka, wszystkie komponenty Bontragera są objęte 30-dniową gwarancją satysfakcji klienta, co oznacza, że możecie taki but kupić, następnie używać go normalnie, zgodnie z przeznaczeniem. Możecie jeździć nim w błocie, po terenie. Ten but może być porysowany, pokaleczony. Jeżeli Wam nie odpowiada po pierwszych jazdach ten but, możecie go do 30 dni od daty zakupu oddać. Oddamy Wam 100% pieniążków, bądź też wymienimy na inny model. Zapraszamy do Fabryki Rowerów po najnowszy model Trek Cambion.